TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Panowie, spotykamy się w tym wyjątkowym czasie. Co to za misja? Wiesz co, misje są dwie. Pierwsza misja to oczywiście upamiętnienie niebieskich legend. Zapalenie znicza troszeczkę wcześniej, ale głównie dlatego, żeby zostawić też tam takie kartki informacyjne, w których prosimy rodziny o kontakt, żebyśmy mogli w przyszłości na stałe opiekować się tymi grobami. Jedziemy teraz na jeden z cmentarzy, tam jest około 10 grobów i tam chcemy, część osób znamy, do części osób mamy kontakt, ale głównie nam zależy na tych, do których kontaktów niestety brak. Jeśli ktoś zna cmentarze i miejsca upamiętnienia osób związanych z klubem, to zdecydowanie prosimy o kontakt albo ze stowarzyszeniem, albo z klubem, z tym mężczyzną tutaj obok najlepiej. No i tu te wyjątkowe znicze, tak? Znicze są fantastyczne, jest srebrny i złoty. Zdecydowanie zachęcamy, ja chcę tutaj powiedzieć o dwóch rzeczach, że ze sprzedaży każdego takiego znicza część właśnie trafi na opiekę tych niebieskich grobów. Akcja jest bardzo szczytna. Stowarzyszenie kibiców zakupiło 30 takich zniczy na początek, żeby w tej pierwszej akcji zaświecić na niebieskich grobach tego typu właśnie zniczy. Jeden z piękniejszych grafów, bo nie tylko upamiętniający naszych piłkarzy czy działaczy, ale również wszystkich kibiców niebieskich, którzy gdzieś tam u góry rozgrywają swoje mecze. Dzieło oczywiście chłopaków z Batorego, pozdrawiamy. Więc też zapaliliśmy tutaj znicz, uważam, że warto. Jaki pierwszy cel? Pierwszy cel jest wyjątkowy, bo jest to jeden z prezesów ruchu w okresie przedwojennym. Kapitan Wilhelm Blacha od wielu lat próbuje dorwać osoby, które się tym grobem opiekują, także zapraszam Was w to miejsce. Tu jest krzyż. To po lewej stronie możemy się kierować właśnie do grobu, który od paru lat jest odnowiony. Niezwykła postać, komendant Straży Pożarnej w Hucie Batory. Niezwykła postać dla historii, bo był jednym z takich osób, które stały też za sukcesami tego okresu lat 30. Taka trochę może postać w cieniu, ale niezwykły człowiek, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii klubu. Przez wiele lat, nawet w latach 30. był organizowany turniej dla młodzieży imienia Wilhelma Blachy. Tu jest też ciekawy grób. Wszystkich, których za życia kochaliśmy, a groby ich daleko. Więc oczywiście możemy tutaj też zapalić znicz upłynięty groby, na przykład osób jak na przykład Teodor Peterek, który marł w Nowej Rudzie i tam jest też jego grób, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to na takie groby również zapraszamy. No, to jest niesamowite. Przedstaw, Grzesiu. Dzień dobry. Witamy. Wodarzowie, Lucjan, syn Gerarda Wodarza. To jest niemożliwe. To zaszczyt dla nas.
Ale ja patrzę, jakiś Czech padów. To chyba sobie miejsca szukają. Andrzej stoi, nie? Bo z tyłu taki... No jakby ci to powiedzieć, no trochę się zwiększyłem, o to... Nie, nie, właśnie, że nie. Jak Andrzej przyjdzie, to wam przekażę, no, przekażę. No proszę, jakie niespodzianki. Nie no, fantastycznie, chętnie bym się z wami przytulił, rozumiecie, ja ale... No, ja też. Nie no, niesamowite spotkanie. My to mamy szczęście, zawsze jak coś, to się takie wyjątkowe rzeczy dzieją. Także jak będzie już po wszystkim, no, albo przynajmniej będzie po wszystkim, to już na spotkanie będziemy przychodzić i pomału tak przekazywać to, co córka mówi. Mamo, to najważniejsze, a reszta to już wiesz... Ja mówię, wiesz, jest taki Andrzej i taki Grzegorz. No. I teraz tak, pytanie. Wnuk, wiesz, dziadek, córka, mama, to co jest najważniejsze? Okej, nie ma sprawy, tylko jest tak. Następne pokolenie to jest jakie? Żadne. Czyli to jest na bardzo krótki dystans. Nie na stulecie ruchu. To musiało być na 200. To musi w nas zostać. To nie jest takie... Hura. Co najważniejsze, co dotyczy rzeczywiście tego dziadka. Ale mamo, te zdjęcia nam nic nie mówią. Mamo, to wiesz, to fajnie, ale jak oni są naprawdę tak zapaleni, ja mówię, wiesz co, oni są bardziej zapaleni niż my w tym paleolicie. Chciałem powiedzieć tak, że generalnie wszystko, co jest w tej telewizji ruchu, nie, to jest reżyserowane. Ale to nie, to nie. To był zupełnie przypadek. Nie przeszkadzamy. I zdrowia życzymy przede wszystkim. Paweł Buchwald, jeden z najdłużej żyjących piłkarzy ruchu. Był z tą drużyną od prawie samego początku, od lat 20. Też niezwykła postać. Jak wie, jak wszyscy, którzy tutaj są, no to trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś jest bardziej czy mniej istotny. Może jest bardziej utytułowany pod względem zdobyczy tytułów mistrza. Natomiast ci wszyscy ludzie tworzyli historię, tak, swojego czasu. Aloizy Frost, Krzysiu, coś więcej powiesz? Również gracz lat 20. i początku lat 30. Pomocnik. Franciszek Tim, kilka słów. Napastnik, fantastyczny gracz lat 50. mistrz Polski. Trio napastników, znaczy trio, w ich pięciu w zasadzie grało. Wspólnie z Gerardem Cieślikiem. Alszerem, no wielu tam było znakomitych piłkarzy. Franciszek Tim należał do jednego z nich. Masz jakiś apel do widzów? Wiesz co, to tak jak i na tyle, ile byliśmy w stanie, to udało nam się parę grobów zidentyfikować. Apel przede wszystkim do rodzin tych piłkarzy przedwojennych i z lat 50. Jeśli ich groby znajdują się tutaj, to prosimy o kontakt z klubem. Klub chętnie się tymi grobami zaopiekuje. Będzie systematycznie je mył, czyścił, zapalał znicz. Temu ma jakby służyć ta cała akcja, choć... Chronił przed likwidacją. O, właśnie. Chronił przed likwidacją, tak jak uchronił grób przed likwidacją FCD. Niedawno na grobie u Edmunda Giemzy był fanklub z Anglii. Mhm. Wcześniej dostali ode mnie zdjęcia i ja tutaj chciałem pozdrowić NRS Gang, bo to oni jakby zapoczątkowali tą akcję, bo to był zawodnik, który się urodził w Rudzie Śląskiej. Dużo pracy to wymaga. Kiedyś ta pamięć o tych piłkarzach była taka dosyć naturalna. Myślę, że wiele zostało zmarnowane po 89 roku. A już nie mówię o tym, co się działo w końcówce lat 20. Więc no, mnóstwo pracy. To też są karty historii, tak? Może trochę innym, w trochę innej formie, ale na pewno jest to rzecz wyjątkowa, o której trzeba zawsze pamiętać.